nas jeden gość z daleka, z Portugalii. Jest to Daniela, która jest studentką, studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego. W tej chwili odbywa tutaj w ramach wymiany sześciomiesięcznej taką wymianę właśnie tutaj w Gdańsku. Jest z nami, bardzo się z tego cieszymy i teraz ona będzie chciała również skierować do nas kilka słów. Zapraszam tutaj razem z tłumaczem Łukaszem Wałnowskim. Ale to, co chcę powiedzieć przede wszystkim, to jest to, żebyście się skupili na tym, który jest nad nami w niebie. But also here with us, amen. I żebyśmy się do niego modlili. Before I would like to say a small prayer again. Zanim zaczniemy, chciałbym się pomodlić krótko. So please lift it up and bow your bardzo hands. Proszę powstać. Dear Heavenly Father, drogi Ojcze w niebie, thank you for the pleasure to be here to speak your word. Dzięki za przywilej, że tutaj mogę stać i w Twoim imieniu przemawiać. Help me during this preaching in the next hour, Father. Wesprzyj mnie, Panie, podczas tej najbliższej godziny, kiedy będę przemawiać w Twoim imieniu. Bless me with your Holy Spirit. Pobłogosław mnie Duchem Świętym. Help all of these people to hear their voice in their hearts. I spraw, by tutaj ci, którzy są zebrani, słyszeli Twój głos w swoich sercach. And help me as well, so the words that I can say is not mine, but yours. I spraw też, by słowa, które ja będę mówić, były słowami nie moimi, ale Twoimi. Amen. Amen. Zacznę od małego pytania. What do you think that it means to have a real friendship with God? Co waszym zdaniem oznacza mieć prawdziwą przyjaźń z Bogiem? Does someone want to say the answer to this question? Czy jest tutaj może ktoś, kto na to pytanie odpowie? Co to znaczy mieć przyjaźń z Panem Bogiem? Co to dla was to znaczy? Don't be shy. Nie bądźcie nieśmiany. Bardzo proszę. What more? Co jeszcze? I would like to say that a real friendship with God is
not just about reading the Bible. Chcę w tym miejscu powiedzieć, że prawdziwa przyjaźń z Panem Bogiem nie polega tylko i wyłącznie na czytaniu Słowa Bożego. Praying and going to the church. Czy też modleniu się albo chodzeniu do kościoła. There is too much more to do than the justice. W tej przyjaźni wpisane jest znacznie więcej niż to. And this is what we will speak about. I o tym dzisiaj będziemy dużo mówić. If someone speaks about friends or best friends, jeśli ktoś mówi dla przykładu o przyjaciołach, what are the names that comes to your mind? To na przykład, gdybyście wy o tym powiedzieli, to co wam przychodzi do głowy, albo kto? Czy macie kogoś konkretnego na myśli? Maybe Hola, Tomek, I don't know, Agnieszka. Może Tomek, może Agnieszka, może ktoś inny jeszcze, może Paula? Tell me something, what about Jesus? A powiedzcie mi, co w takim razie z Chrystusem? What about God? Co z Bogiem? I would like to ask you to open your Bibles in John chapter 15. Bardzo proszę, otwórzcie Biblię na Ewangelii Jana 15. Verse 15. I wiersz 15. I will read from there because it's difficult to have the Bible on the microphone. I będę czytać stanowisko, bo ciężko jest trzymać Biblię i mikrofon w ręku jednocześnie. When you open your Bibles, please say amen. Jak już macie Biblię otwartą, to czy moglibyście powiedzieć amen? Amen. Okay, so we can read that I no longer call you servants. Już was nie nazywam sługami. Because a servant does not know his master's business. Bo sługa nie wie, co czyni pan jego. Instead, lecz I have called you friends. Nazwałem was przyjaciółmi. For everything that I learned from my father. Bo wszystko, co słyszałem od ojca mojego, I have made known to you. Oznajmiłem wam. So here we can see that God calls us friends. A więc jak tutaj widzicie, Bóg nazywa nas swoimi przyjaciółmi. So can we think about God in the same way as a friend? A więc pytanie, czy my możemy tak samo myśleć o Panu Bogu jako o naszym przyjacielu? We will start to speak about the basics of one relationship with someone. A więc zacznijmy może od tego, by powiedzieć o podstawach relacji między dwiema osobami. When we met someone from the first time, kiedy spotykamy kogoś pierwszy raz, We start to speak with them, and our relationship is just about speaking and listening. Zaczynamy z tą osobą rozmawiać i wtedy nasz związek polega tylko i wyłącznie na mówieniu i słuchaniu. And after a few times just speaking with each other, a po kilku tego typu spotkaniach i rozmowach, we start to be acquaintances. Stajemy się znajomymi. So let's try to think the same way as God. A więc spróbujmy to użyć wobec Boga. So first we need to listen to him. Wpierw powinniśmy go słuchać. And how do you think that we can listen to him? A w jaki sposób to czynić? Maybe by the cell phone. We are speaking with our friends. Może tak jak za pomocą telefonu komórkowego, za pomocą którego się rozmawia z przyjaciółmi. And our cell phone ring. Czy też na przykład wyobraźcie sobie, że telefon dzwoni. Say excuse me. My wtedy mówimy, przepraszam bardzo. With the cell phone. My odbieramy telefon. Yes. Tak, halo? Yes, God, I know that is you. Tak, Boże, słyszycie? But now I'm speaking with my friends. Ale jestem właśnie zajęty, z kimś rozmawiam. So later you should call me, okay? Więc może zadzwoń do mnie nieco później. This is what happened in our life, actually. I często się tak właśnie dzieje w naszym życiu. Do you think that it's by the cell phone that God calls to us? Jak sądzicie, czy Pan Bóg komunikuje się z nami za pomocą telefonu komórkowego? How do you think that God speaks with us? W jaki sposób waszym zdaniem Pan Bóg się z nami komunikuje? You can speak. Za pomocą? By the use of the Bible. Very well. So bardzo dobrze. The way that God have to speak with us is through the Bible. A więc Bóg komunikuje się z nami przede wszystkim za pomocą Pisma Świętego. So the Bible. A więc. Is the Word of God. A więc skoro Biblia jest Słowem Bożym. And all that is written in this Bible. A to co, a wszystko to co w niej jest napisane. Is here because God wants to be here. Jest napisane to tutaj dlatego, że Pan Bóg chce, żeby tam to było.
So every single word is important. A więc każde słowo, które jest w Piśmie Świętym, jest ważne. And we should be happy. I powinniśmy się cieszyć. Because the bestseller of the world. Bo. Bestseller. Bo takim najlepszym bestsellerem. Is our God's voice. Jest głos naszego Boga. And we have it in our hands. I ten bestseller jest w naszych rękach. Something happened here. Something happened there. Coś się stało. And not only there, that. Ale jest coś jeszcze. I think all of us are interested in what will happen in the future. Wszyscy myślę chcielibyśmy wiedzieć co się stanie w przyszłości. We want to know what will happen in our lives. I chcielibyśmy też wiedzieć, co się stanie w naszym życiu. We want to know how to deal with problems. Albo w jaki sposób sobie poradzić z problemami. And it's really simple. We just can ask our best friend. Odpowiedź jest bardzo prosta. Możemy się zwrócić do naszego przyjaciela. And he will answer for sure. A on nam z pewnością odpowie. And also nowadays. Also nowadays. A ponadto. We have so many help sources to help study the Bible. Współcześnie mamy mnóstwo pomocy służących studiowaniu Słowa Bożego. We have biblical studies, the Sabbath school lessons. Mamy na przykład lekcje szkoły sobotniej, mamy inne podręczniki. That we can't say that it's impossible to learn and understand God. I w związku z tym nie można powiedzieć, że poznać Boga i mieć z Nim dobrą relację jest czymś niemożliwym. So this is the way that we can listen to God's voice. A więc w ten sposób możemy słuchać Bożego głosu. And since it's impossible to understand another person just listening to them. Ale musimy też wziąć pod uwagę, że nie da się zrozumieć w pełni osoby tylko przez jej słuchanie. We should answer back, right? We should answer back. Powinniśmy też odpowiadać tej osobie. So if God speaks with us through one book. Jeśli Bóg nas kieruje do tej księgi. Maybe I should write another book to God to answer him back. To może ja bym mogła też napisać swoją własną książkę po to, żeby ona trafiła do Boga. Do you think that this is the way that I can answer and speak with God? Czy waszym zdaniem tak powinniśmy odpowiadać na słowa od Boga? How can we speak with God? W jaki sposób możemy Bogu odpowiadać? By our deeds. And our prayer. I would like to say, especially by the prayer. Chciałbym szczególnie z tych trzech wskazać na modlitwę. I would like to ask you to think about prayer. Chciałbym, byście pomyśleli o modlitwie. Has the cell phone number of God. Jako telefonie komórkowym, który łączy was z Panem Bogiem. But this cell phone number is special. Ale ten numer telefonu jest bardzo szczególny. And we will see why. I zaraz zobaczycie czemu. Boży numer telefonu. You don't need to learn by heart any amount of numbers. Nie trzeba uczyć się na pamięć żadnych numerów. So you have no chance to forget it. Bo wtedy też nie ma szansy, że coś zapomnimy. You can hold him from everywhere. Można go spotkać wszędzie. That you will not have problems with network. I można z niego też wszędzie korzystać i wszędzie też ma ten telefon zasięg. He is never busy. A do tego odbiorca nigdy nie jest zbyt zajęty, żeby nas nie usłyszeć. So he always gives you a call. A więc zawsze jest gotów, by odpowiedzieć na wasz telefon. You can call him from a free phone. Można go można do niego dzwonić za darmo. You don't need money for that. Nie, są niepotrzebne w ogóle pieniądze. And even the poor ones can contact with him. I nawet najbiedniejsi mogą też do niego dzwonić. And also, and this is really special. I ponadto, a to jest bardzo szczególne. He doesn't get mad if you wake up him at 3 o'clock in the morning. Nie będzie na was zły, jeżeli zadzwonicie do niego na przykład o 3 rano. Because he is available 24 hours per day. Bo jest w zasięgu ręki przez 24 godziny na dobę. What I really like in this relationship.
A to, co mnie się podoba, szczególnie w tym związku między mną a Bogiem, is the reliability that I found on the other side. Reliability. Jest to, że ta osoba, która jest po drugiej stronie, jest bardzo spolegliwa. He are always available to listen to us. Zawsze jest dostępny i zawsze chętnie nas wysłucha. He received us with a big smile because he liked to hear us. Zawsze się będzie do nas uśmiechać, kiedy się do niego zwrócimy, bo lubi nas słuchać. And he is a living friend, so he wants to hear us and help us. A poza tym jest to nasz przyjaciel, więc kiedy nas usłyszy, to rady, które otrzymamy od niego, będą ku naszemu dobru. Now we listen how to listen God and answer God. No więc już sobie powiedzieliśmy, jak słuchać Boga i jak Bogu odpowiadać. And now, since we are friends of God, a teraz, skoro mamy być przyjaciółmi Pana Boga, if we don't want to lose this basic relationship, jeśli nie chcemy stracić podstaw tej przyjaźni, we should be in touch with God every day. Powinniśmy utrzymywać nasz kontakt z Bogiem każdego dnia. So we can wake up and lay down with God. Abyśmy na przykład budząc się myśleli o Bogu, we can eat with God, study and work with God. Możemy z Bogiem studiować, pracować. It's possible even to play sports. I to jest możliwe. Nawet wtedy, kiedy uprawiamy sport. Having God in our mind. Aby Bóg był wciąż w naszym umyśle. So we should always try to put God in our lives in the first place. A więc powinniśmy umieszczać Boga zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu. So first of all, we spoke about being just acquaintances. A więc, jakie są te zasady prostej przyjaźni? And now we will discover how to be more close to him. A teraz postaramy się dowiedzieć, jak się do niego jeszcze bardziej przybliżyć. So after just sharing ideas, being here, listening. A więc po tym dzieleniu się, czyli mówieniu i słuchaniu. We will start to get to know the other person. Zaczynamy w kolejnym etapie tą osobę lepiej poznawać. And we will discover the characteristics of our God. I poznamy jakby charakter, to co jest najważniejsze w naszym Bogu. First of all, he is the God of surprises. Przede wszystkim Bóg jest Bogiem niespodzianek. Because he always surprises us. Bo On lubi nas zaskakiwać. Sometimes we ask God to make something. Czasami prosimy o coś Pana Boga. And he answers us in a completely different way. A On nam odpowiada w zupełnie inny, niespodziewany sposób. And he surprises us. I dziwi nas. And then he is also the God of adventures. Ale jest też Bogiem przygód. Because the life with our God is a big adventure. Bo życie z Bogiem jest zawsze jedną wielką przygodą. If you don't think so, a jeśli tak nie myślicie, then something is wrong. To coś tutaj jest chyba nie w porządku. He always has something different for us every day. Bo On ma dla nas każdego dnia coś nowego. And for example, na przykład, I'm writing a book with my spiritual experiences. Na przykład mogę napisać książkę w oparciu o moje duchowe doświadczenia. And when I'm trying to finish one experience, i kiedy kończyłam opisywanie jednego z tych doświadczeń, God is sending me one or two. Bóg mi przesyła kolejne, jedno albo dwa. So he don't allow me to finish one, and he gives me another one. Nie pozwala mi nawet skończyć opisu pierwszego, a już myślę na następne. Because he wanted me to have an adventure in my life. Bo chcę, żebym w życiu doświadczyła przygody. And third, i po trzecie, he is the God of answers. Jest Bogiem odpowiedzi. Because he, no matter how much time he need to answer our prayers, bo yes, no matter how much time he need to answer our prayers, bo bez względu na to, jak wiele czasu mu potrzeba na to, żeby odpowiedzieć na nasze modlitwy, he will always answer them. On zawsze na nie odpowie. I have an experience about a couple that I know. Mam nawet w tej kwestii to oświadczenie. They were totally compatible. Mm-hmm. Okay. They never had a serious
They were a couple. Aha. Znam pewną parę, którzy byli ze sobą całkiem dobrze dopasowani. They never had a serious discussion. I nigdy się ze sobą nie kłócili. And everything went right. I wszystko szło w porządku. But one day a problem arises. Ale pewnego dnia pojawił się problem. And that problem was small. To był bardzo mały problem. But was so difficult to deal with that. Ale było tak ciężko go rozwiązać. That small problem was messing all of their relationship. Że ten mały problem niszczył właściwie cały ich związek. And they decided to break up, to not hurt each other. I postanowili, że zerwą z sobą. And after speaking about that, kiedy o tym pogadali, they became just friends, but they decided to put the things in God's hands. Stwierdzili, że kiedy podejmą taką decyzję, po prostu będą tylko i wyłącznie przyjaciółmi, ale oddadzą to Bogu w jego ręce. 2 months ago, after that moment, dwa miesiące później, they had a spiritual camping. Pojechali na kamp duchowy. And there was a Holy Communion. Holy Communion. I była wieczerza pańska. And there they felt the presence of God. I na tej wieczerzy odczuwali bardzo obecność Pana Boga. In that moment, God not only changed the boy's heart. I podczas tej wieczerzy Bóg nie tylko zmienił serce chłopaka. And he made him took a really big decision. I sprawił, że podjął wielką decyzję. But he also made both of them being together. Ale także sprawił, że oboje ponownie byli z sobą razem. And give to them the same message at the same time. I dał im to przesłanie, że powinni to zrobić jednemu i drugiemu dokładnie w tej samej chwili, lecz osobno. He said that they could be together again, that God could deal with their problems. I powiedział, że mogą z sobą znowu być i że Bóg jest w stanie poradzić sobie z ich problemem. So they should not be afraid. A więc nie powinni się bać. They decided to be together again. A więc podjęli decyzję, że będą znowu ze sobą. They still have the same problem. Wciąż mają ten sam problem. They know that someday the same problem could be again in their lives. Wiedzą o tym, że może być ciężko jeszcze raz w ich życiu w przyszłości. But now they know and they trust in the Lord. Ale wiedzą teraz i ufają Panu Bogu. And they know that God will deal with that problem. I ufają, że Bóg będzie w stanie to rozwiązać. So they continue to trust in God. A więc jeśli będą dalej ufać Panu Bogu. In that time they needed to wait 2 months. Wszystko się rozwiąże. Musieli wciąż czekać kolejne dwa miesiące. For now, for 2 months is nothing. Chociaż może to było w ich oczach bardzo było to niedługi czas. But for someone that is praying all the day to the same thing. Ale może dla kogoś, kto modli się, powiedzmy, przez cały czas o jedną rzecz. And they don't see the answer of God anywhere. A nie ma żadnej odpowiedzi, to... And they need to face each other every day and pretending that nothing would happen. I muszą się spotykać ze sobą codziennie i widzą, że nie ma żadnej odpowiedzi od Pana Boga na problem. Then it was really difficult to them. To wiadomo, że tego typu okres, 2 miesiące, nagle się może okazać okresem bardzo trudnym, długim. But we should praise the Lord because He is the Lord of answers. Ale powinniśmy wierzyć Boga, bo Bóg jest Bogiem odpowiedzi. And it's possible to hear the answer of God directly like they did. I możliwe, że usłyszymy odpowiedź od Boga tak, jak ją oni usłyszeli. And in the fourth thing that I would like to share about God. Natomiast czwarty punkt to punkt, w którym is that He is the God of secrets. Chciałbym powiedzieć o tym, że Bóg jest Bogiem tajemnic. And this is a really special point. I to jest bardzo szczególny punkt. Less than 1 year ago. Rok temu. Something happened to me. Coś mi się przytrafiło. And first, I would like to share with you one biblical verse. I wpierw jednak pozwólcie, że wam przytoczę pewien wiersz z Biblii. So then you will understand what happened. Abyście zrozumieli lepiej, co się naprawdę wydarzyło.
Please open your Bibles in Amos 3. Otwórzcie na Amosie 3, 7. Don't forget to say amen when you get there. I powiedzcie amen, kiedy już otworzycie. You can say more louder. Może inni też. Don't be afraid. Just only people get there. Okay, so certainly the sovereign God. Zaiste. There's nothing without revealing his secrets. Nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu. To his servants, the prophets. Swoim sługom i prorokom. He spoke specially to the servants. A tutaj szczególnie jest wydane o tym, że chodzi o sługi. Maybe we don't think about us like prophets. Może nie myślimy o nas jako o prorokach. But at least I think that I'm a servant of God. Ale przynajmniej mogę sobie powiedzieć z czystym sumieniem, że jestem sługą Pańskim. He didn't do this revealing secrets just in the past. I jest powiedziane, że robił to nie tylko wtedy, kiedy objawiał tajemnice w przeszłości. He's still revealing secrets in the present. Ale robi to także i dzisiaj. And it's possible to dream, to listen our answers from our friends or family. A więc skoro jest możliwe, żebyśmy otrzymywali odpowiedzi od naszych przyjaciół, od rodzin. But God also can speak with us directly. Bóg też może do nas przemawiać bezpośrednio. And as I was saying less than one year ago. I tak jak powiedziałem rok temu. I was in the car speaking with someone. Jechałem samochodem, z kimś miałem okazję rozmawiać. And suddenly I heard the God voice. I nagle usłyszałem Boży głos. And he revealed to me something that will happen in the future. I ten głos objawił mi coś, co ma stać się w przyszłości. I think that I'm the only one that knows it. I myślę, że jestem jedyną osobą, która o tym wie. And for my own safety. I dla mojego własnego bezpieczeństwa. I decided to keep that between me and God. Postanowiłem, że zatrzymam to pomiędzy sobą i Bogiem. But when I think about it, I think it's wonderful. Kiedy myślę o tym, wydaje mi się, że jest to naprawdę wspaniałe. It is possible to have secrets not between just your friends in this earth. A więc, bo to znaczy, że można mieć tajemnice nie tylko między dwoma przyjaciółmi. But to have secrets with God, a divine person. Ale także dzielić tajemnice z Panem Bogiem. And for me, this is really amazing. Jest to dla mnie niesamowite. Before jump to the next topic. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu. I would like to share with you one experience that happened to me here in Poland. Chciałbym się podzielić z wami pewnym też tutaj doświadczeniem z Polski. And it was my trip to Wieżyca. Działo się to podczas mojej podróży do Wieżycy. I live my life heard other people saying that I'm a lucky person. Żyję tutaj w Polsce i niektórzy myślą, że jestem osobą bardzo szczęśliwą, że jestem szczęściarą. For example, when I want to travel to somewhere and I don't have anyone to host me. Anyone to host me. Bo na przykład, jeżeli chcę gdzieś pojechać i w tym miejscu nie ma kto mnie przyjąć. A few days before, I met someone from that place. To zanim tam pojadę, czuję po prostu, że jak tam pojadę, spotkam osobę, która mi to załatwi. And that happened to me also here in Poland. I to mi się zdarzyło także i tutaj w Polsce. Other thing that happened, for example, is when I don't have a way to get to some place. Podobna sytuacja jest wtedy, kiedy na przykład nie wiem, jak się dostać do pewnego miejsca. Suddenly a friend comes to me and said, oh, I would like to go there. Would you like to go with me? I nagle przychodzi do mnie kolega i mówi, wiesz co, chciałem tam pojechać w to miejsce, czy chciałabyś ze mną tam też pojechać. So then I have a way to get there. I więc mam w tym momencie odpowiedź, sposób, aby tam się dostać. In this time it was the end of March. Było to na końcu marca. The weather in the weekend was perfect to do snowboarding. I stwierdziłem, że jest to świetny weekend na snowboarding. And for those who don't know, I really love snowboarding. A dla tych, którzy nie wiedzą, pozwólcie, że powiem, że naprawdę uwielbiam snowboarding. And I was thinking that would be the last weekend with snow.
I pomyślałem sobie, to będzie pewnie ostatni weekend ze śniegiem w Polsce. For me, because I know that now I could do snowboarding all the year, the month of April. Gdybym wiedziała, co będzie potem, to bym jeszcze potem przez półtora miesiąca mogła jeździć na snowboarding, bo przez cały kwiecień był śnieg. And then I decided to try to convince someone to get me to Wisice. I wtedy stwierdziłem, że muszę kogoś znaleźć i go przekonać, że musi mnie zawieźć do Wieżycy. I thought to myself, oh okay, I know a lot of persons, so at least one of them want to go with me. I pomyślałem sobie, znam sporo osób, to na pewno znajdę jakąś, która się zgodzi ze mną pojechać. And I started to ask several persons. I zaczęłam pytać jedną osobę po drugiej. The first ones that saw me. The first ones that saw me, asking them. Ta pierwsza, która mnie usłyszała i zobaczyła. And they start with some excuses. I zaczęła się, że tak powiem, usprawiedliwiać, że nie może. They said, I have a lot to study. Mam jeszcze mnóstwo do nauczenia. I have my mature exam and I need to be prepared for that. Mam maturę, muszę się uczyć. And I am busy with work. Albo jestem zajęty pracą. I'm running out of money. Albo nie mam pieniędzy. I have a medical conference. Mam konferencję medyczną. And in the beginning I said with a smile ear to ear. I ja wtedy sobie to komentowałem z uśmiechem na twarzy. I said, okay, it's not a problem. Nie ma sprawy. I was thinking to myself. I mówiłem sobie. Wow, what a pity. But for sure I will find another person. Szkoda, smutno mi, ale na pewno się ktoś jeszcze znajdzie. So I still ask another person. A więc pytałem kolejne osoby. But the last person that I asked. Ale ostatnia osoba, którą prosiłam. They saw me so depressing. Bo ją nagle zobaczyłam. That anyone would want to go with me. I pomyślałem sobie, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał ze mną pojechać. And I was just begging them. Ja tą osobę w tym momencie tak naprawdę błagałam, żeby ze mną pojechała, bo stwierdziłem, że to jest ostatnia osoba. Saying to them, please come with me. I prosiłem tak jak ten kot tam na tym obrazku, proszę, tylko ze mną pojedź. The winter is ending and I really want to do snowboarding. Zima się kończy, już nie będę mogła więcej pojechać na snowboard. I don't have any opportunity here in Poland. Nie będę miała żadnej innej okazji w Polsce. But even the pussy in Boots eyes. Ale nawet ten kotek w bucie. It didn't work on them. Nie przekonał tej osoby. So I went depressive to my home. A więc wróciłam do swojego domu. And I stay at night in front of the computer. Usiadłam przed komputerem. Checking the hours of the trains to get there. I zaczęłam sprawdzać godziny odjazdów pociągu. And I needed to decide at that night if in the next day. I musiałam podjąć decyzję tego dnia, czy jutro. I would go there alone, or I simply would stay at home. Pojadę tam sama lub zostanę po prostu w domu. And this is the options that I had. I takie miałam opcje. I had a SKM to Gdańsk Gdynia. Był SKM Gdańsk Gdynia. And I was thinking, oh, okay, it's easy. I pomyślałam sobie, no to jest łatwe. And then I needed to change in Gdynia. Potem musiałam się przesiąść w Gdyni. And take a train to go to Żukowo something. I pojechać pociągiem na Żukowo jakieś tam. And then I think, okay, I think I can do it. I pomyślałam sobie, no to też dam radę zrobić. Then I needed to change that place, Żukowo something. Po czym w tym Żukowo coś tam, musiałam się przesiąść znowu. I should change to the bus. Na autobus tym razem. And I have 5 minutes to do that. I miałam na to 5 minut. I had no idea where would be the bus station. Nie miałam pojęcia, gdzie będzie stacja autobusów. If would be far away or near, I had no idea. Czy blisko, czy daleko, nie miałam żadnego pojęcia. But I thought, oh, okay, maybe I can do it. Ale pomyślałam sobie, no może się jakoś uda. And then I needed to change again the bus to the train. A potem musiałem się jeszcze w tym kolejnym miejscu przesiąść z powrotem. Z autobusu w Somoninie, z autobusu na pociąg. And I checked and the next train that I would have in the morning. I z tego co sprawdziłem, następny pociąg would be in 3 hours.
będzie za 3 godziny. So if I get lost in one of that points. I więc jeśli się zgubię gdzieś w tym miejscu albo będę zbyt późno. I need to wait that for 3 hours. To będę musiała czekać 3 godziny, ale zdążę. And then I thought, okay, my last train would be at 6 p.m. Więc pomyślałem sobie, mój ostatni pociąg będzie o 6. And again, if I get lost in one of the points to coming back. I pomyślałem sobie, że jeśli się zgubię w którymś z tych miejsc zatrzymania, I have a train at 3 o'clock in the morning. To mam kolejny pociąg o 3 rano. So maybe if I would get lost. Więc pomyślałem sobie, że kiedy na przykład jeśli bym się zgubiła. First of all, I hope that the station will not be in the forest. To mam nadzieję, że ta ostatnia ta stacja nie będzie gdzieś w lesie. So at least I can knock the door at someone. Żeby chociaż mogła pójść do czyjegoś domu i zapukać. Because I don't want to die freezing in the night. Bo nie chcę umrzeć z mrozu tej nocy. So it was a big problem. Więc to nie był taki problem. And I was trying to consider the positive and negative points. I starałem się rozważyć pozytywne i negatywne punkty, plusy i minusy. As I told you, I have never been there before. Jak wam powiedziałem, nigdy tam do tej pory nie byłam. I have 5 minutes to change the train to the bus where I don't know where is it. Miałem 5 minut tylko na to, żeby się przesiąść z autobusu do pociągu. My buddy from the university told me that the ski resort is not far, is not close to the train station. Kolega ze studiów powiedział mi, że ten ośrodek narciarski nie jest tak blisko stacji niestety. Again, I have no idea where is it. I znowu nie miałem pojęcia, gdzie iść. I don't know if it's far, if it's close, how many hours I need to walk to get there. Nie wiedziałem, czy to jest blisko, czy daleko, jak długo mam iść. And I think that it will be a really big problem if I get lost in the 6 p.m. train. I pomyślałem sobie, że no, byłby problem, gdybym się zgubiła w tym pociągu o 6. And also, I didn't know why, but I couldn't check the prices in the internet. I couldn't check the prices in the internet. Co jeszcze? O dziwo, nie udało mi się sprawdzić, jakie były ceny tych wszystkich przejazdów na internecie. And my guide said, maybe it would be something like 30 złotych. I Bóg mi tak jakoś powiedział, może to będzie około 30 złotych. Aha, przewodnik, tak? Nie, bo ja tutaj nic mało słyszę. Dziękuję, Tomek. Przewodnik powiedział, że to będzie około 30 złotych. And I was thinking, come on, I can pay that to go to Warsaw. I pomyślałem sobie, 30 złotych, to jest nie problem, tyle mogę zapłacić. But I had no idea. Ale tak naprawdę nie miałem żadnego pojęcia. And then I started to think to myself. I wtedy zacząłem myśleć. Possibility to find someone that speaks English. A jaka będzie szansa na to, żeby spotkać kogoś, kto mówi po angielsku? 50%. Może 50%? Possibility to find a ticket office. A jak będzie mi łatwo znaleźć kasę z biletami? 75%. Może około 75%? And possibility to find a ticket office in time. A jaka jest szansa na to, że mi się uda znaleźć bilet, kasę z biletem o czasie, żeby nie było zbyt późno? 50%. Może jakieś 50%. But the possibility it gets lower. The possibility gets low. Lower. Ale możliwe, że będę spowolniona. And the possibility to get the ticket would be 25%. I zdobycia biletów to będzie około 20% prawdopodobieństwa. Even if I was able to do that to come to Wieżyce, nawet gdyby mi się udało dotrzeć do Wieżyc, I could have problems to come back. To i tak miałbym problem. What a positive forecast for this Sunday, what do you think? Cóż za pozytywna wizja na niedzielę, prawda? You can try to think this like in the movies. Możecie spojrzeć na to, jakby to było w filmie. I have an angel with my face. I know it's difficult to imagine, but please try it. Mam tutaj anioła koło siebie. Wiem, że ciężko wam to sobie powiedzieć, ale jest obok mnie anioł. In my right shoulder. Tutaj koło mojego prawego ramienia. And he was singing to me. I śpiewał do mnie. You know, we have good weather. Widzisz, mamy dobrą pogodę. And this is your last chance. A to jest twoja ostatnia szansa. The winter is ending.
Zima się właśnie kończy. And then you can imagine the devil with my face, maybe it's more easy. The devil with my face, maybe it's more easy. Diabeł od drugiej strony mi powiedział mi, że będzie more easy. Yes. Że będzie łatwiej. And he was saying to me. I mówił do mnie. You don't know anything. Nic nie wiesz. You can get lost there and die in the night. I możesz się zgubić po drodze. You should stay home. It's better for you. Lepiej zostań w domu. And something like 5 minutes before I get into my bed. I 5 minut przed wyjściem. I decided. Podjęłam decyzję. I go there alone. Że jednak tam pojadę sama. 7 o'clock in the morning. O 7 rano. Daniela, wake up. Obudziłam się. Reading the Bible in a hurry. Szybko czytałam Biblię. Gobble her breakfast. Zjadłam śniadanie. And start to check if everything is okay. I zaczęłam sprawdzać, czy wszystko jest przygotowane na wyjazd. So I have my glasses. Mam okulary przeciwsłoneczne. I have my dinner. Jedzenie, prowiant. I have my money. Mam pieniądze. My aparato. Mój aparat fotograficzny. And okay, I have everything. Wszystko. I leave my dorm in time. I leave my dorm, student dorm. I wyszłam z akademika. In time, I went to the train station. Pojechałam na stację. Bought the ticket. Kupiłam bilet. And okay, everything is okay. I wszystko było w porządku. And I arrived there at 7:40. Przyjechałam tam 4:28. And I had plenty of time because the train should arrive at 8:16. I miałem jeszcze sporo czasu, bo pociąg miał przyjechać 8:16. At 8 o'clock. O 8. I decided to take a picture with the beautiful train station. Postanowiłem, że zrobię trochę zdjęć z bardzo pięknej stacji. Full of snow. W pięknym obliczu śniegu. So I take out of my pocket my camera. A więc wyjęłam z kamery aparat. I turn on. Włączyłam go. Memory full. I patrzę, pamięć w karcie pełna. I look surprised at my camera. Patrzę taka zdziwiona. Turn it off. Wyłączam. And open the camera. Otwieram aparat. No memory card. I patrzę, że nie ma karty pamięci w środku. I looked my clock. Patrzę na zegarek. 8:03. Jest 7:03. I looked my camera. Patrzę na aparat. Looked my clock. Na zegarek. Looked my camera. Na aparat. And I decided I will try to get the memory card. I myślę sobie, no muszę pójść do szybko po kartę. So I had less than 15 minutes. Miałem mniej niż 15 minut. To get to my dorm. Aby wrócić do akademika. And come back to the train station in time. I wrócić z powrotem na czas. So I was just running. Więc biegłam. And I was thinking and praying to God. Myślałem sobie po drodze i modliłem się do Boga. And saying to him, if I will lose this train. I mówiłem do Boga, Boże, jeżeli spóźnię się na ten pociąg, I will accept that you don't want me to go there alone. To rozumiem, że to będzie od Ciebie decyzja, że nie chcesz, żebym tam pojechała sama. But please help me make it time. Ale jeżeli możesz, pomóż mi i spraw, żebym zdążyła. I tried to make it in a hurry. Starałem się to zrobić jak najprędzej. And at 8:14 I arrived at the train station. I 8:14 zdołałam dobiec do stacji. What usually I would do in half an hour to go and come back. To co mi zwykle zajmuje pół godziny. I did in less than 15 minutes one way. Zrobiłam to w mniej niż 15 minut. I was sweating. Byłam spocona. I wanted to take all of my clothes. Chciałem zdjąć całe swoje ubranie. It was so cold. Bo było, mimo tego, że było zimno. And also, a ponadto, I drank all of the water that I saved for all of the day. Wypiłem od razu całą wodę, jaką sobie przygotowałem na podróż. And then at the less than 1 minute, the train arrives. I wtedy po mniej niż po minucie przyjechał pociąg. I get inside. Wsiadłam. I sit down. Usiadłam. And I was sick.
I poczułam się źle. There was one girl in my front. Przede mną siedziała jakaś dziewczyna. She realized that I was coughing. I zdała sobie sprawę z tego, że kaszle. So she started to speak with me in Polish. Więc zaczęła ze mną po polsku rozmawiać. And when I said that I didn't speak too much Polish. A kiedy jej powiedziałem, że nie mówię zbyt dobrze w języku polskim. She started to speak with me in English. Zaczęła ze mną rozmawiać po angielsku. She was not so good speaker. Nie szło jej to zbyt dobrze. But she was able to help me get into Gdynia and take the train to the next place. Ale była w stanie mi jakoś pomóc dostać się do Gdyni i tam znaleźć kolejny pociąg. And then she put me also in the red platform. I potem mnie jeszcze odprowadziła na odpowiedni peron. And there was one girl sitting there on the platform. A tam na peronie siedziała jedna inna znowu dziewczyna. She asked her something. I ta ją o coś poprosiła. And then she said, yes, it's here. Now I need to go work. And she went. I powiedziała tak. To jest tutaj, już tutaj zostań i czekaj na pociąg. I just standing near that girl that the other girl asked. Stanęłam wtedy koło tej dziewczyny drugiej. And I was staring her. I patrzyłam się na nią. And I decided to ask her something. I planowałem, że zadam jej jakieś pewne pytanie. And I show her my ticket and ask her if this would be the last train, the next train turn. Pokazałem jej mój bilet i spytałem się jej, czy to będzie dokładnie ten pociąg, który przyjedzie następny na ten peron. And she said yes. Ona powiedziała tak. She was really shy. Była bardzo nieśmiała. And I was just asking a few questions. Ja jej zadałem tylko kilka prostych pytań. But since she didn't spoke too much, ale ponieważ nie chciała zbyt dużo mówić, I had time to look at her. Miałem czas na nią sobie spokojnie popatrzeć. And I realized that she was with winter sport clothes. I zauważyłem, że ona ma na sobie strój narciarski. And suddenly I turned to her and asked her. I wtedy się zwróciłem do niej z pytaniem. Don't tell me that you go to Wieżyce. Tylko mi nie mów, że jedziesz do Wieżycy. To do ski. I że będziesz tam jeździć na nartach. And she said, yes. Ona powiedziała, tak. And then I started to speak so much. I wtedy zacząłem z nią rozmawiać. I said, you know, I want to go there. I powiedziałem, wiesz co, ja tam też chcę pojechać. I have no idea how to get there. I have a lot of trains to get. Ale nie wiem, jak tam się dostać. Mam po drodze mnóstwo przesiadek. I'm afraid to get lost. I boję się, że się zgubię po drodze. Please, can you help me and can I go with you? Czy możesz mi w jakiś sposób pomóc? Czy mogę z tobą wspólnie jechać? I was just blah, 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 blah. I wciąż tylko gadałam. Because I was so happy in my heart. Bo tak się cieszyłam w sercu. And she answered me. A ona wtedy odpowiedziała. Yes. Tak. Then she explained me that she was waiting for someone. A wtedy wyjaśniła, że też na kogoś czekała. That actually was her boyfriend. I był to jej chłopak. He was also a really nice person. I to była też bardzo miła osoba. And we went together to Wieżyce. I pojechaliśmy do Wieżycy. And we went back. Wróciliśmy. And they helped me all the way to get there and even in the ski resort. I we wszystkim mi pomogli, nawet tam dostać się już do samego ośrodka narciarskiego. When I was coming back to my student dorm, a kiedy wracałam do akademika, after leaving them in Gdynia, kiedy zostawiłam ich w Gdyni, I was just asking God, pytałam się Boga, so he can help me to remember all the times that he helped me like this day. I prosiłam go, żeby mi pomógł zapamiętać wszystkie okazje, kiedy mi pomoże w taki właśnie sposób jak tego dnia. Because one more time. Bo jeszcze raz. I forget, I can't count how many times he did this. Bo często zapominam i potem wiele razy nie pamiętam tego, co Bóg dla mnie zrobił. But one more time he helped me. Ale on mimo wszystko mi jeszcze raz pomógł. And God is not worried about your big plans for your life. I Bóg tak naprawdę nie przejmuje się tak bardzo waszymi wielkimi planami życiowymi. Like marriage or professional plans. Jak na przykład małżeństwo, czy plany
pracy, plany zawodowe, or family, or whatever, czy rodzina lub inne rzeczy, he is also worried about your small things, about your small problems. Przejmuje się także tymi małymi rzeczami w waszym życiu. And he is always ready to help you in these small problems. I zawsze jest gotów pomóc wam nawet w tych najmniejszych problemach. And I would like to ask you to open your Bibles and this first verse. Chciałbym, byście teraz otworzyli Matthew chapter 28. Verse 19 and 20. Don't forget to say amen. Amen. And before reading this verse, I would like to tell you something. Zanim ja tak odczytam ten wiersz, pozwólcie, że coś wam powiem. I want to give to help God back as He helped me. Chciałbym pomagać Bogu tak, jak On mnie pomaga. And sometimes we speak, how, what can I do to help God? A więc pytanie, co mogę zrobić, żeby pomóc Bogu? Because I'm just a human and God is above us, all of us. Bo przecież ja jestem tylko właśnie człowiekiem, a Bóg jest ponad wszystkimi nami. So I think that I cannot do anything to God. Więc tak sobie pomyślałem, że chyba nic dla Boga nie mogę zrobić. So let's see what God says about it. A więc zobaczmy, co o tym mówi Bóg. Okay. Therefore, go and make disciples of all nations. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Baptizing them in the name of the Father and of the Son. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna. And of the Holy Spirit. I Ducha Świętego. And teaching them to obey everything that I have commanded you. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. And certainly I am with you always. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni. To the very end of the age. Aż do skończenia świata. But I have more verses if you are not sure about what God. Gdybyście mieli wątpliwości, to mam jeszcze kilka innych wierszy. Would like you to do. Czego Bóg od nas oczekuje? So with the same book of Matthew, we have chapter 9, verse 37. W tej samej kapitanie roku, rozdział 9 i wiersz 37. No, I don't hear anyone saying amen, so I can't sign. Czy ktoś już otworzył? Jeśli tak, to powiedzcie amen, bo my, o właśnie. Dziękuję. Then he said to his disciples. Wtedy rzekł uczniom swoim. The harvest is plentiful. Żniwo wprawdzie wielkie. But the workers are few. Ale robotników mało. Our world is really big, right? Nasz świat jest naprawdę wielki, prawda? The harvest is plentiful. A praca przed nami olbrzymia. But the workers are just few. A jest niewielu pracowników. And the last verse that I will share to you is also in the book of Matthew. I ostatni wiersz jest też z Ewangelii Mateusza 24:14. I będzie głoszona ta Ewangelia. Will be preached in the whole world. O królestwie po całej ziemi. Has a testimony to all nations. Na świadectwo wszystkim narodom. And then the end will come. I wtedy nadejdzie koniec. Someone need to preach this gospel, right? Ktoś musi przecież ogłosić tę Ewangelię. And this is what I think. God makes so much for me. I myślę sobie tak, że skoro Pan Bóg robi tyle dla człowieka, then I want to do something for him. To ja też bym chciała coś zrobić dla Niego. Try to think about this. Pomyślcie o tym. If someone would take you, gdyby ktoś was zabrał, build a house for you, i specjalnie postawił dla was dom, give you some money to live for a few months, dał wam pieniądze na kilka miesięcy do przeżycia, and give you a place to work, because I know that here is difficult, i dałby wam jeszcze miejsce zatrudnienia, bo wiedziałby, że tam jest ciężko o pracę, would you be fine just staying like that and don't give anything to that person?
Czy uważaliście, że w porządku będzie tam mieszkać, żyć i korzystać z tego wszystkiego i nic nie dać w zamian? I think I don't. Bo ja nie. And this is the way that works with God. I to jest sposób, w jaki to definiuje Bóg. The same way he wanted to use us. Tak samo jak on chce nas wykorzystać. Sometimes God wants to do so many things with us and he has so great plans for us. Bóg ma czasami tak wielkie plany dla nas i tyle chce przez nas uczynić. But he can't do it. Ale nie może tego uczynić. Because we don't want it. Bo my tego nie chcemy. Did you ever felt jealous about some great creature? Czy może czułyście kiedyś się zazdrośni? Czułyście zazdrość wobec... Preacher? Preacher. Może wobec jakiegoś kaznodziei? This person just speak about his great experiences, his spiritual life. Może ta osoba opowiadała o swoich wspaniałych doświadczeniach duchowych z Bogiem? And you are thinking in your mind. I myśleliście sobie... Wow, he is really blessed. Ten człowiek naprawdę ma błogosławieństwo. He can see every day the hand of God in his life. I widzi Boga działającego w jego życiu każdego dnia. But this is like him. It's just him. Ale to on. I'm different. Ja jestem inny. And I would like to say. Chciałbym więc wam powiedzieć, that if you don't feel blessed or used, że jeśli nie czujecie się błogosławieni albo przez Boga wykorzystani. If your life is always the same thing and you don't see any difference, jeśli wasze życie jest wciąż takie samo i nie widzicie żadnej różnicy każdego dnia, it's because you don't want to be used by God. To jest to dlatego, że się nie chcecie dać wykorzystać Panu Bogu. Because there are one prayer that God never refuses. Bo jest jedna modlitwa, której Pan Bóg nigdy nie odmawia. For those who think that all the world it's knows God. A dla tych, którzy myślą, że cały świat zna Boga. And they usually we think this way. A zwykle tak myślimy. I know God. Znam Boga. Everybody knows. I inni też. A lot of persons have Bible in their houses. Wiele osób ma w domu. So I would like to share with you one study that was made a few years ago. I więc dla tych osób chciałbym przedstawić wyniki pewnych badań statystycznych, które odbyły się parę lat temu. And shared what was found. Oto są wyniki. You can read in Polish. Okay. Jest ponad około 7000 języków na świecie i w 451 jest cała Biblia. Ponad 2200 grup językowych, które nie mają nawet jednego wiersza Biblii w swoim języku. Około 2,4 miliony ludzi umierają co roku, nie usłyszawszy nawet jednego słowa z Bożego Słowa. 350 milionów ludzi nie doświadczają żadnego świadectwa o Bogu, a jest to więcej niż ilość mieszkańców Stanów Zjednoczonych. For those who never knew that this is the reality, dla tych, którzy o tym nie wiedzieli, I would like to raise your hands. Chciałbym, by te osoby, które nie wiedziały o tym, podniosły teraz swoje ręce. Kto tego nie wiedział? Amen. So now you know. A więc teraz już wiecie. Are you right with this happening? Czy podoba wam się taka sytuacja? Do you think it's okay? Let's just leave this the way. Czy uważacie, że możemy to spokojnie zostawić i nic z tym nie robić? I would like to say that all of us can do something. Chcę wam powiedzieć, że wszyscy tutaj zebrani. All of us have different gifts. Każdy z nas ma inne dary. And we can use them. I możemy je wykorzystać. And now we see that God answers our prayers. A teraz kiedy widzimy, że Bóg odpowiada na nasze problems. I też chętnie nasze problemy rozwiązuje. He blesses and guides us. I że błogosławi nas i prowadzi. So has a best friend. To wiemy, że mamy najlepszego przyjaciela. We would like to help him back. I że powinniśmy mu też pomagać. And one of the ways is evangelism.
Jednym ze sposobów pomagania Panu Bogu jest ewangelizacja. And someone people thinks that evangelism is just for pastors. Są ludzie, którzy myślą, że ewangelizacja jest tylko i wyłącznie dla pastorów. But what they don't know. Ale to, czego nie wiedzą, is that evangelism is a blessing special for those who do it. Że to fakt, że ewangelizacja jest błogosławieństwem dla każdej osoby, która ją wykonuje. I tak jest pomyślane. When we speak about God, kiedy mówimy o Bogu, we are the ones that hurt more. Jesteśmy tymi, którzy mają otrzymanie więcej. We have experiences every week. Mamy z Panem Bogiem doświadczenia. Our faith is almost always high. Nasza wiara jest prawie zawsze dosyć wysoko postawiona. It's impossible to have our faith at the same level every time. Oczywiście nie można mieć zawsze wiary na tym samym wysokim poziomie. But God will help us to be in the same level more or less. Ale Bóg nam pomoże być w miarę wysokim poziomie. But there are too much more that we can do. Ale jest przecież tak wiele rzeczy, które moglibyśmy jeszcze zrobić. I made a list of things that we can do to help God. Stworzyłam listę rzeczy, które moglibyśmy zrobić dla Pana Boga. And I had Tomek help to translate it. I poprosiłam Tomka, żeby ją przetłumaczył. So for those who are interested. A więc dla tych, którzy są zainteresowani. In the end, I can share with you and give you this list that I made with the different ideas. Mogę na końcu dać wam listę tych rzeczy, które moglibyście zrobić dla Pana Boga. For now, I will just share with you some of them. A teraz chcę wam tylko kilka z nich przedstawić. We can do a lot of things, as you can see. I tutaj są one opisane. We can do a small group and speak about God with another person that are interested. Możemy na przykład powołać małą grupę domową i tam spotykać się po to, by mówić o Panu Bogu. We can find them everywhere. They can be friends. Możemy ją wszędzie stworzyć. Może być to u nas w domu, u przyjaciół. Just acquaintances or people that we meet in the street. Czy są to może znajomi, a nawet osoby z ulicy. We can give as well Bible studies to someone. Możemy też udzielać komuś lekcji biblijnych. We can deliver flyers, Bibles, books. Możemy też rozdawać ulotki i broszury, a także książki. Or help those in need. Albo pomagać osobom w potrzebie. The last times I see so many people. Ostatnio widziałam wiele ludzi. Living in the street. Just eating what they can eat. Którzy żyją na ulicy i jedzą to, co im po prostu się trafi. Don't having any place to sleep. Nie mają domu. And we go every day to our house and sleep there comfortably. A my tymczasem wracamy codziennie do naszych domów. Mamy co jeść, mamy gdzie spać. And we forget about these people. I zapominamy o tych ludziach. It's easy. We can make food for 3 persons or just for more one, and we will have this person. A przecież jest to bardzo łatwe. Wystarczy, że ugotujemy tylko trochę więcej jedzenia, nie tylko dla nas, ale na pewno dla jeszcze jednej osoby. We can also talk about God to the closest ones, like friends, family. Możemy też, to jest następny punkt, rozmawiać o Panu Bogu z przyjaciółmi lub z rodziną. Or invite friends to a spiritual program. Lub też możemy zaprosić naszych przyjaciół na wykłady. I try to do this once. Starałem się to na przykład raz zrobić. I just made a small flyer. Stworzyłam sama lotkę. And I invited people to a dinner in my house. I zaprosiłam przyjaciół na spotkanie u mnie w domu. And after the dinner. A był to lunch. I had a movie from one preaching. A po jedzeniu włączyłam film. Of my best, of my favorite preacher in Brazil. A ten film to było kazanie jednego z moich ulubionych kaznodziejów. It was about evolution. I było to na temat ewolucji. And my friends. I moi przyjaciele. They were really surprised after this preaching. Byli bardzo zdziwieni po usłyszeniu tego kazania. And they accepted to have Bible studies. I chcieli ze mną studiować Biblię na ten temat. I didn't mean anything, just the dinner and showing them a movie. A przecież ja nie zrobiłam nic szczególnego. Przedawałam tylko i wyłącznie jedzenie, a potem film. But
also we can do spiritual websites. Można też stworzyć na przykład stronę internetową o kościele. Sharing testimonies or Bible verses, whatever. Gdzie będziemy na przykład udostępniać czy świadectwa nawrócenia, czy fragmenty z pism, czy kazania. We can make an email to help those who have doubts about God. The last one? Możemy też na przykład stworzyć e-mail, którym będziemy wysyłać do ludzi z informacją lub też z zachętą. Some people are afraid to have a first contact with you. Są ludzie, którzy będą się bali na przykład pierwszego kontaktu z nami. So if they have an email, it's more easier to ask questions. A jeśli mamy ich e-mail, to przez wysłanie mądrego maila możemy ich skłonić do zadawania pytań. But I know that some people say that they are not talkative. Wiem o tym, że są osoby, które nie bardzo lubią rozmawiać. But they can do also some things. Wśród was, ale i nawet takie osoby mogą coś dla Pana Boga zrobić. They can have some t-shirts with simple biblical verses. Mogą na przykład mieć na sobie koszulki z jakimiś fragmentami z Pisma Świętego. They will not say anything, just wearing the t-shirt. I nie będą nic mówić, tylko będą nosić na sobie koszulkę. Eventually someone will ask, why are you wearing this? I prędzej czy później ktoś się spyta, czemu nosisz taką koszulkę? And then you will have the opportunity to speak. A wtedy będziecie mieć szansę coś powiedzieć. But if you really don't want to speak anything, ale nawet jeśli już nic nie chcecie powiedzieć, you can write biblical verses in a paper. Możecie na przykład napisać jakiś wiersz biblijny na kartce. When you go to the train, for example. I kiedy pójdziecie do pociągu, you take a seat. Usiądziecie. You take the paper. Przenieście tą kartkę. And you put somewhere over the seat. I położycie ją po prostu po wyjściu gdzieś nad siedzeniem. I'm sure that someone will go there and want to see what is in the paper. I jeśli ktoś przyjedzie potem po was, to weźmie tą książkę i bardzo może tą kartkę i bardzo możliwe, że będzie chciał sprawdzić, co tam jest napisane. And you don't need to do anything. I nie trzeba nic więcej będziesz zrobić. Of course, then are another ideas for the most creative ones. Oczywiście są też bardziej kreatywne sposoby działania. Or when we have a big group like Pathfinders or another youth group. Na przykład może być to ruch Pathfinders lub inne działania grupowe. I know about some flash mobs that were made and it had a really big impact. Może na przykład używać flash mobsów. And one that writes biblical verses in Bibles and threw them away in the city. Można na przykład też spisywać wiersze z Biblii i dawać im nagrodę na CD. Or other persons that print big postcards and put them in the street or in their windows. Albo na przykład umieszczać albo widokówki, albo tworzyć łamigłówki takie słowne z fragmentami z Pisma Świętego. I would like to ask something. I teraz bym chciała coś powiedzieć. Are you hiding your faith and losing all the blessings that this faith can bring to you? Czy ukrywacie swoją wiarę przed innymi i w ten sposób chowacie siebie przed błogosławieństwem, które mogłoby na was spłynąć, gdyby Bóg mógł was wykorzystać? There is no reason for that. Nie ma żadnego powodu, dla którego mielibyście to robić. Has some people admire another person's? Czy może jest tutaj wśród was ktoś, kto podziwia kogoś innego? They are not ashamed of saying that. Tych, którzy się nie wstydzą mówić o Bogu. We should not be ashamed of saying that we admire our God and we want to serve Him. Przecież nie powinniśmy się wstydzić tego, że kochamy Boga i Mu chcemy służyć. And I have a short video for you. I mam teraz krótką prezentację dla was. That I would like you to see. I chcę, żebyście ją obejrzeli. Thank you.
Chciałbym was teraz o coś prosić. How much time did Jesus walk with his disciples? Ile czasu Chrystus chodził ze swoimi uczniami? 3.5 years. Exactly. So Jesus walked with his disciples 3.5 years. A więc Chrystus chodził ze swoimi uczniami przez 3.5 roku. And he changed the world. I zmienił cały świat. I'm sure that here, me and you, wierzę w to, że tutaj, ja i wy, we are just here because of these 3.5 years. Jesteśmy tutaj dlatego, że Pan Bóg działał Chrystus przez te 3.5 roku. I'm 20 years old. Mam 20 lat. And what did I mean in these 20 years? I co zrobiłem przez te 20 lat? It's too much more than just 3.5 years. A przecież jest to o tyle więcej niż 3.5 roku. And what the difference that I made in others' life? A jaką różnicę sprawiłam w życiu innych ludzi przez te 20 lat? What exactly I'm living for? Czy jest coś, co mogłam zrobić więcej? Maybe we are sitting too much in just chairs. Może my zbyt dużo czasu spędzamy siedząc na krzesłach. And we are forgetting what should we do. I zapominamy o tym, co powinniśmy robić. And we are forgetting about our aim in this life. I zapominamy o naszym celu w tym życiu. If we really want to go to the sky, to the heaven. Jeśli naprawdę chcemy trafić do nieba. If we really want to be with our God and Jesus. I być z naszym Bogiem i z Barankiem. So why are we wasting so much time in earthly things? Nie możemy marnować naszego czasu tak, jak to robimy teraz. We have here something like the steps of a relationship. Tutaj mamy przed nami teraz kroki w budowaniu przyjaźni, relacji. And while you listen to this or reading this, i jak będziecie teraz tego słuchać, just think about what do you think that is your relationship with God. Pomyślcie o tym, jaka jest wasza relacja, jak jest wasz związek z Bogiem. In the first step we have a basic relationship. Pierwszy krokiem jest ta podstawowa podstawa przyjaźń, ta najprostsza znajomość. With sporadic prayer. Gdzie jest modlitwa. And Bible reading. Gdzie też czytamy Pismo Święte. And knowledge about God, existence. I poznajemy Boga. But interest in world things. Także staramy się iść w stronę. Ale też mamy zainteresowanie światem. And this is what happened in the major part of people in the church. Niestety na tym kroku zatrzymuje się największa grupa osób w kościele. And this is just a basic step. A przecież to jest tylko pierwszy krok. And then we have a friendship. Następnie mamy prawdziwą przyjaźń. We pray twice a day, maybe in the morning and the night. Gdzie modlimy się dwa razy dziennie, rano i wieczorem. We read the Bible and the Sabbath school lessons. Czytamy Biblię i lekcje szkoły sobotniej. We go to the church at Sabbath. Chodzimy w sobotę do zboru. And we try to think in God and as God. Staramy się myśleć o Bogu i tak jakby Bóg pewne rzeczy uczynił. But we're still between the world and God. Ale wciąż stoimy na rozdrożu między Panem Bogiem i światem. Here we know more about God than in the basic relationship. Tutaj oczywiście nasza wiedza o Bogu jest znacznie wyższa niż na tym pierwszym kroku. But we don't want to be so much involved with God, so we are not best friends. Ale wciąż nie chcemy być zbytnio zaangażowani w pracę dla Boga, dlatego wciąż jedną nogą stoimy w świecie. We prefer to be seated in our chairs. I jest nam wygodniej wciąż siedzieć w naszych krzesłach. And then we have a deep friendship with him. I teraz trzeci krok to jest głęboka przyjaźń z Bogiem. We count on God for everything. We wszystkim stajemy Boga na pierwszym miejscu. We pray not just regular, but in a spontaneous way. Modlimy się nie tylko systematycznie, ale także spontanicznie przy każdej okazji. I remember I need to speak with God, so I do it. I wtedy kiedy tylko nam przychodzi to głowy, że muszę pozwać z Panem Bogiem, robię to. I don't do it just as a tradition. Nie robię to tylko jako osoba wierząca. And the same thing has Bible study. Same thing as Bible study.
I też udzielam, sam się uczę Biblii. I study the Bible, or I give the Bible? I study the Bible. I też studiuję regularnie Pismo Święte. And since I want to help God the same way he wants to help me. A ponieważ chcę pomóc Panu Bogu tak jak On pomaga mnie. I try to help others and do evangelism. Staram się aktywnie pomagać innym każdego dnia. And now I'm waiting to the heaven to come. I czekam aktywnie na przyjście Królestwa Bożego. While I'm living for Jesus in this world. I żyję tutaj na tym świecie dla Boga. To finish, I would just like to briefly explain you. Na koniec chciałbym wam krótko wyjaśnić some of things that God made in my life. Zmiany, jakie Bóg dokonał w moim życiu. My mother was saved twice by God. Moja mama została dwukrotnie uratowana z wypadku drogowego. And she is a really important person to me. Jest dla mnie bardzo ważną osobą. The first time she was saved from a car accident with a truck. Wpierw została uratowana z wypadku drogowego z ciężarówką. She was driving his car with my sister. Prowadziła samochód i tam była też moja siostra. And she heard the voice of God telling her to stop the car. I usłyszała bardzo wyraźnie głos Boży mówiący zatrzymaj natychmiast samochód. And she said to herself, I think it's my impression, so I will not do anything. I pomyślała sobie, to jest jakieś taka dziwna myśl, więc chyba nic nie zrobię. But the voice still in his mind. Ale głos wciąż jej to powtarzał w głowie. So she decided to stop the car. Więc w końcu podjęła decyzję, że zatrzyma sam samochód. And when she stopped the car, i kiedy to się stało, there was a truck, pojawiła się ciężarówka, that was making reverse, która się cofała. And in a corner, a było to na rogu. So this truck couldn't see anyone in any car that would cross the street. Więc przy cofaniu się ta ciężarówka wjeżdżając nie widziała i kierowca nie mógł nic widzieć, kto nadjeżdża z tej strony. I don't know what would happen. Maybe they could just have injuries. Nie wiem, co by się wydarzyło. Może by się tylko skończyło na ranach. But I'm sure. Ale jestem pewna. That since God helped her to stop the car. Że skoro Pan Bóg pomógł jej zatrzymać samochód i dalej go. The result of this accident would not be really good. Efektem tego wypadku byłoby coś bardzo złego. She also was saved from suicide and aimless life. Była też uratowana ze śmierci samobójczej. There was one time after she left my father. Był czas, kiedy po odejściu od mojego ojca. When me and my sister didn't have any contact with her. Kiedy ani ja, ani moja siostra nie miałyśmy z nią żadnego kontaktu. We have no idea what happened to her. I nie wiedziałyśmy, co się z nią dzieje. And she had no one to live for. I nie miała żadnej osoby, dla której mogłaby żyć. So one night she decided to wait to a cliff. Więc pewnej nocy podjęła decyzję, że pójdzie na wysoki klif and committing suicide. I popełni samobójstwo. But after she went to a coffin. Ale she went to a coffee place. Ale po tym wszystkim, ale zanim to się stało, poszła do kawiarni. And there were a coworker of her. I tam spotkała swoją koleżankę z pracy. And that woman looked to her and realized that something was wrong with her. I ta kobieta spojrzała na nią i zdała sobie sprawę, że coś jest z nią nie w porządku. She left the place to take the car and get to the cliff. Ona wyszła, moja mama wyszła, żeby pójść na ten cliff. But the coworker realized and went to her and stopped her. Ale ta koleżanka zobaczyła, jak ona właśnie idzie w tą stronę. And she said, where you will go? I podeszła do niej jeszcze raz i zapytała się, dokąd idziesz? My mother said, I will go home, but she was like... Moja mama powiedziała, idę do domu, ale oczywiście kłamała. But the woman could stop her. Ale ta kobieta nie chciała odpuścić, ją zatrzymała. And she said to her, i powiedziała do niej, I have one friend.
Mam przyjaciółkę. He is a really good person. Mam przyjaciela, on jest bardzo dobrą osobą. I will call him and I'm sure that he can help you. Zadzwonię do tej osoby i myślę, że on będzie ci w stanie pomóc. You will just speak, so please stay here. Po prostu z nim trochę porozmawiasz, więc zaczekaj w tym miejscu. It was difficult, but finally my mother decided to stay. Mojej mamie było ciężko podjąć taką decyzję, ale w końcu pozostała. And if you want to guess, i jeżeli gdybyście chcieli zgadnąć, the person that this coworker called, ta osoba, do której zadzwoniła ta koleżanka z pracy, it was my actually my stepfather. To był mój przyszły ojciec. I'm really thankful to God. Jestem bardzo wdzięczny Bogu. Because he used someone that also needs help. Bo użył kogoś, kto potrzebował pomocy. To help my mother to live again. Aby pomóc mojej mamie na nowo zacząć żyć. Because that was not the time that she should leave this life. Bo nie był to czas, aby jeszcze odejść z tego świata. I also really like my stepfather. Lubię także mojego ojczyma. And I'm thankful to God not just because he saved one of the most important persons to me. Jestem wierna nie tylko dlatego, że on pomógł uratować jedną z moich najbliższych ukochanych osób, but also because I know, ale także z tego powodu, że wiem, that if my mother would die that moment, że gdyby moja mama wtedy umarła, I would feel guilty for the rest of my life. Czułabym się winna do końca mojego życia. Because I didn't search for her at that time. Bo nie byłem w stanie jej wtedy pomóc. Also, probably I will not be in the church anymore. I pewnie już nie byłbym też w kościele. And for sure, I will not be here in Poland. I na pewno nie byłbym tutaj w Polsce. And also, I could not have the opportunity to have a relationship with my actual boyfriend. I nie miałbym wtedy możliwości mieć związku z moim chłopakiem. He is another reason that I'm thankful to God. On jest też kolejnym powodem, dla którego jestem wierna Bogu. Not just because he is also a friend. Nie tylko dlatego, że jest przyjacielem. But because he was used by God to return me again to the church. Ale też dlatego, że Bóg jego wykorzystał, aby mnie z powrotem przyprowadzić do kościoła. I was in the middle just going and not going to the church. Byłem na rozdrożu, jakby stojąc jedną nogą w kościele, drugą nogą w świecie i myśląc, gdzie pójść. I didn't have courage to decide to give all of my love to God again. Nie miałem odwagi, aby ponownie oddać moje życie Bogu. And he helped me to take the right decision. A on pomógł mi podjąć właściwą decyzję. And also he still helped me in my spiritual life. I wciąż pomaga mi w moim duchowym życiu. And thanks to him, I'm learning too much things. I dzięki niemu uczę się bardziej poznawać Pana Boga. I also was saved from death once when I was a kid. Chcę też powiedzieć, że kiedyś Pan Bóg również i mnie uratował od śmierci. We were playing hide and seek. Graliśmy w chowanego. And there was a really huge stairs. A really huge stairs. Ja poszłam schodami do góry. And I was the last one. I byłam ostatnia. And the guy that was seeking, a ten, który szukał, znalazł mnie. And I decided to try to run. I postanowiłam, że będę biec. And get there before him. I dobiegnę do budki jako pierwsza. But suddenly I lost my feet in the stairs. Ale nagle mi się poślizgnęła noga. And I was just rolling in the stairs. I zacząłem się kręcić, spadając w dół. And this guy, he don't know why. I on nie wie czemu. But he decided to stop in the middle of the stairs. Ale postanowił się ten chłopak zatrzymać na środku schodów. And look back to see me. I spojrzeć na mnie do góry. And when this guy stopped, i kiedy on się zatrzymał, I just hit him with all of the strength. Uderzyłam w niego z całej siły. And I was just thinking to myself, I'm really happy. I myślałam sama do siebie, jestem, cieszę się. And really lucky, because that guy was the only one that could help me. Że mam wielkie szczęście, dlatego że ten chłopak był jedyną osobą, która była w stanie mi wtedy pomóc w tej sytuacji. I'm sure that after all of rolling that stairs, I would not be healthy.
I wiem, że gdybym spadła na sam dół tych schodów, z pewnością nie byłabym zdrowa. At least I would have a big problem. I na pewno bym miała wielki problem. And the last thing is that my professional choices and my school, my studies, all of that have been guided by God, and I'm sure of this. I ostatnia rzecz to jest taka, że wszystko to, co w życiu robię, wszystkie moje decyzje co do życia zawodowego, co do przyszłości, podejmowane są w oparciu o wolę Boga. And this is just a small part of what God made for me. Jest to tylko maleńka część tego, co Bóg dla mnie uczynił. We never have enough time to speak about everything. I nie mamy czasu, bym wam opowiedziała więcej. And I would like to ask you. I chciałbym was teraz spytać. What God made for you? A co Bóg uczynił dla was? Just try to think about it. Spróbujcie to przemyśleć. Does God never helped you? Czy Bóg kiedykolwiek ci pomógł? He never saved you from death or from suffering? Czy może ciebie też kiedyś odciąłeś od tego, może od śmierci? He never answered your prayers? Czy nigdy na przykład nie wysłuchał twojej modlitwy? He never gave you gifts? Nigdy ci nie dawał darów? You don't have friends, family? Czy może nie masz przyjaciół, rodziny? You don't have a work, a house, money to live? Albo pracy, domu, czy pieniędzy na życie? You don't have someone to live for? Czy może nie masz kogoś, dla kogo mógłbyś żyć? And also? I ponadto? Didn't Jesus die on the cross for you? Czy to przypadkiem nie On umarł dla ciebie na krzyżu? Do you think that God made just a little bit in your life that you don't need to give Him back something? Czy myślisz, że Bóg zrobił to wszystko tylko wyłącznie po to, żebyś ty nie musiał dla Niego nic robić? You should not be forced when you want to do something, when someone does something for you. Powinniście to wiedzieć, że jeżeli ktoś robi coś dla was, you want to help him back, no matter what. To po prostu na wszystko chcecie mu oddać to, co macie najlepszego. I think all of us have reasons to want to help God. I myślę, że każdy z nas ma powód, żeby być nie tylko wdzięcznym, ale chcieć też Panu Bogu pomóc. I would like to all of us having a prayer. A teraz chciałbym, byśmy się wszyscy pomodlili. In the beginning, everyone of us will kneel. Na początku będziemy klęczeć. And have a prayer just by your own. I będziemy się modlić w ciszy sami. We will have a few moments alone with our God. I będziemy sami rozmawiać z Panem Bogiem. Try to think about what God made in your life. Postaraj się pomyśleć, co Bóg uczynił w twoim życiu. What have you been lived for? Co pozwolił ci zrobić i po co żyłeś dotąd? And what you want to live for? I co chciałbyś zrobić i w jakim celu chciałbyś żyć? If God touched your heart today, a jeśli Bóg dzisiaj dotknął twoje serce and said to you, what should you do? I powiedział ci, co powinieneś zrobić, please ask him help, to bardzo proszę, poproś go o pomoc, so he can give you courage to do, aby dał ci odwagę, by tak uczynić. So please, let's go kneel. A więc teraz bardzo proszę, uklęknijmy wszyscy. And after a few moments of praying, a po krótkiej chwili takiej modlitwy w ciszy. I will start to have a prayer together. Rozpocznę naszą wspólną modlitwę. So we can finish the preaching. Abyśmy w ten sposób zakończyli nasz wykład. Let's bow our heads and speak with our God. Skłońmy nasze czoła teraz i porozmawiajmy z Panem Bogiem w ciszy.